Boże, jakie to słodkie. Co za zaplusowe był złoto. Ej, ale naprawdę mi się podobało strasznie. Strasznie. Miły ten Kamil. Jakie lubisz dziewczyny i na co zwracasz w dziewczynach najbardziej uwagę? Sianka. Cześć. Wszystkiego najlepszego jeszcze raz. Bardzo dziękuję. To ja zazwyczaj, jak gram z kimś pytanie, to zadaję takie dziwne pytania. Ale... Słucham. Śmiało. Tak? Śmiało? Nie masz problemu z tym? Śmiało. Cokolwiek. No dobra, tak na rozluźnienie. Pomidorowa z ryżem czy makaronem? Makaron. No i bardzo dobrze. Nie idziemy agresywnie? A, możemy. Yes. Ja to tchórz jestem, wiesz? Spoko, ja będę zbierać dzisiaj. Najpierw mleko czy płatki? Mleko. Oj. Oj. No bo patrz, jak... No wytłumacz jak to. Jak dajesz płatki najpierw, to one tak rozmiękają i są fuj. A jak dajesz mleko, to możesz sobie w każdej chwili dosypać więcej płatków. No. I są nie, 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 nie. Tak, 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 tak. Robisz za mięso armatnie. Tak, tak. Mam w ogóle taki plan, że jak będzie taka akcja, że powiedzmy ty będziesz ginąć czy coś, to ja tak wyjadę bokiem i cię zasłonię. I ja sam zginę. A ty musisz przeżyć tak, wtedy. Tak, tak, tak. A jesteś mocno zażenowany, jak zadaję takie pytania? Nie, spoko. S. To ja też mam pytanie. Tak? Jak jesz kiwi? Obierasz i jesz, czy kroisz na pół i łyżeczką wyjadasz? Czy może z futrem? No generalnie to... Ja nie jem kiwi, ale jak... Nie no, jak jem kiwi, kiedyś jak jadłem, no to na pół. Okej. Okay. A jak jesz jajko? Takie... Ja jestem słaby w tym nazewnictwie, ale jak jest jajko gotowane, jest takie twarde... Nie wiem, jak to się nazywa dokładnie. Gotowane jajko? Takie na twardo? No, no, takie, no. Takie całkiem, że żółtko też. Tak, 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 tak. Ja wiem. Nie wiem. Znaczy co, no różnie. No czasem się na kanapkę daje, czasem się samo jajko, no zależy. Albo do zupy czy coś. Ale nie, na przykład, bo jest taka technika, że masz nóż i na pół to jajko przedzierasz i wtedy łyżeczką no. Z środka, ten środek. Co? No, jest taka technika, albo obierasz. Nie, po prostu gryziesz, jesz, cokolwiek. A, no to właśnie mam taką technikę trochę jak kiwi. Ej, Kamil, bo ktoś zaproponował, że jak zrobisz 5000 damage'u w następnej no. Bitwie, to da mi 5 subków. 5 subów? Postarasz się? Czym chcesz jechać? Jeszcze 4,5. To ja już mam 2,3. Dobra, jeszcze 4. No, nie wiem, no nie wiem, czy to się uda. No, nie musi, spokojnie. No. Nie stresuj się. Spokojnie. Już grałam tak z Alio i Pokenem, też zrypali, także nie ma się co bać. Nie, no to ja nie mogę. Ja pierniczę dwa strzały i za. Nie! Kurde, jak miała to nie skończy, to może się uda, wiesz? Na co ty liczysz? Jeden dobry strzał z Hayeka. Oh. Nie no, ja się nigdy tak nie stresowałem sobie. To jest gorsze niż jakiś turniej czy coś.
Nawet te wszystkie całe clan rivale i tak dalej, rivalsy, czy jak to tam? Tak. O Mam to, nie! mam to, mamy to! No i teraz je trafię. Ale jest, jest pięć koła. Dobra, ja muszę otworzyć okno, bo się spociłem, sorry. Mnie pewnie Arta skończy. Już rękawami oddycha. Nie no, aż tak źle to nie jest. Teraz ja mam dać jej challenge. No nie no, no w tej bitwie może o. nie. No spoko. Golden w traczka, brawo ja. Wstań. Nie będę wstawać. Nie no, to jest kurwa taki cringe. Nie spodziewałem się, że będzie aż tak, nie? W sensie, no flow mamy niezłe, no nie ma co mówić. Są challenge, jest śmiesznie, ale... Dogadujemy się ewidentnie. No tak ogólnie to od kiedy grasz w Woto? 2011. Jezus. Ale jak grasz 2011, to połowa mojego czatu chyba nie urodziła się nawet wtedy. Ale słuchaj, jeżeli masz jakieś pytania na przykład do mnie, to też możesz zadać. Gdyby to od ciebie zależało, czy dinozaury by żyły, czy nie, to chciałbyś, żeby żyły, czy nie? Chciałbym, żeby żyły, ale były na przykład trochę jak w tym parku jurajskim, że możesz sobie zobaczyć, ale żeby tam nie było żadnej tragedii. A dobra, jeżeli chodzi o dinozaury, to jakim chciałbyś być dinozaurem? Jezus. A lubisz tego patona 9 tieru? Kocham. No, to też był kiedyś mój ulubiony czołg. Ale się... Dobra, ciul, najwyżej... Najwyżej stracę. W sensie 100%. A masz 100%? Mam. Dobra, dobra. Będę mieć to na oku. 4000 i... Widzicie, jak ryzykuję? Ona w sensie, żeby zagrać Patonem. Ze mną. A jaki masz wymarzony dom? Żeby móc gdzie przechowywać swoje ofiary. Monka S. To ja tu w bloku tam, zamieszkać będę chyba. Tam, będę tam Skariumę trzymać, wiesz? Okej, okay, okej. Okay. Był sobie i Bijarek. Ja ten. Jak chcę mieć duży dom, pełen cudzych żon, widzowie. Nadal nie jesteś zażenowana rozmawiając ze mną? Nie. Bo wiesz co, ja to tak sama na co dzień jestem debil, a... O. No nawet mi swobodnie. Nawet. Ja A ulubiony deser? Wszystko co słodkie. Nie no, nie powiem, że ja jestem słodki, nie. Nie powiem tego, nie. Nie powiem tego, nie! Dobra, zostawia ci go, skończysz go. Właśnie strzeliłam za zero gąskę. No ale wiem, dziękuję. Widziałem. To milusie. Ja zbiorę od tego focha. Strzelił, raz. Zniszczę ci budynek. Boże, jakie to słodkie. Dobra. Każdy mówi, że jestem dżentelmenem. Potwierdzasz? Tak, zdecydowanie. Ja pier... Nie strzelam. Nie strzeliłem specjalnie. Dobrze. Dobra, nie drobne ze stówę. Uf, uratowani. Uratowani. Dobra, mam pytanie. No, dawaj. Jakie lubisz dziewczyny i na co zwracasz w dziewczynach najbardziej uwagę? No co? No, zwracam uwagę przede wszystkim, czy się to jakby nadaje na tej samej fali. To jest ważne. Nie ukryłem, że... też jest jakaś taka bariera, powiedzmy, wyglądowa, nazwijmy to tak. Wizualna. Istotna.
Ale no to zależy też, czy jest to osoba ambitna, czy ma jakieś pasje i co tam, czym się zajmuje i tak dalej. No dobra, jak ty zadałeś takie pytanie, na co zwracam uwagę w dziewczynach, to co? Nie, No, nie. dlaczego nie? Głos na pewno. Na pewno bardzo zwracam uwagę na głos. Na głos? Głos, tak. A jak ktoś ma na przykład głos indyka albo coś takiego, to nie ma szans, albo foki? Nie wiem, taki No inny. nie wiem. Nie znam takich ludzi. Może poznasz? Nie no, kurwa. No na pewno charakter, to w jaki sposób się wypowiada, żeby nie był prosto takim hamem jak mój były. Ministerstwo cringe'a. Ministerstwo Cringu, panie Kamilu, prosimy o zakończenie tych rozmów, ponieważ mamy za dużo zgłoszeń 5 złotych. O! Mam dobre pytanie. Przepraszam, że cię wybiłem z Tak? rytmu. Jakbyś miała mnie określić w trzech Zawarte słowach, tylko określenie już nie w mylę trzech pary słowach, na no za bardzo zarys, no się nie 5 znamy, ale złotych. z takich wizerunków z internetu czy coś takiego, tam No, gdzieś tam może no, no. coś tam, to jaki słów byś użyła? No to Jezu. jedno słowo, nie muszą być Jedno aż trzy. słowo. Jakiś przymiotnik, nie wiem, coś. Na podstawie plutonu mogę stwierdzić, że taki gentleman. O, dobra, to mogę stwierdzić. Dobrze się gra, dobrze się gada. Taki trochę kumpel, bo mimo, że się nie znamy, to jakoś idzie, nie? No idzie Jakoś super. się klei. Ewidentnie. Za 19 miesiąc. Tylko kumpel? No jest, jak jest. Arta mnie skończy. Suloknir, nie poddawaj się, musisz kupić kwiaty i kuć żelazo, póki gorące widzowie są z tobą. Jak sobie nie radzisz, to znam psychologa, dzwoń O. 997, pytaj o grubego 5 złotych. Dzięki, Suloknir, zapytam. Odbierz, no dobra. Halo? W monopolowym właśnie jestem. Jak ci tam z tą dziewczyną idą ci sprawy? Bo zastanawiam się, czy kupowałeś już na ten kawalerski ten alkohol, czy jeszcze nie, bo Dobra, czy jak to teraz? wygląda? Dyszka Będzie coś z jakaś? tego? Coś Moment, większego? moment. Dobrze. Daj mi jeszcze z godzinkę tego plutonu. Aha, na godzinkę, dobra. To jak coś, to kupię jakiś tam alkoholik i ten. I w razie czego, to jutro ten kawalerski strzelimy, bo tam, jak mówiłeś, to chyba za tydzień już będzie, ten małżeństwo zawarte, tak? Coś tego typu było. No, zobaczymy, jak wyjdzie w planie. Dobra, okej. To markuj tam lufę. No, Na dobra. razie. Sorry, ale pilny telefon miałem. Dobrze. O Jezu, świecę się. Też. Manticora. Ale spoko, Bit. ja zbieram. Okej. No, przejechałaś. Duszta da najlepszego na nowej drodze życia. 50 złotych. Dzięki. Bóż to da, tutaj ta przyda się przyda. Bo ja bym musiał trochę lecieć. A też pewnie ty. A chcesz Dlaczego? dłużej pograć? No nie? No dobra, to może coś ogarnę. No bo ja nie wiem, bo ty zazwyczaj po angielsku streamujesz, to nie wiem, czy to Ale to jest. nie przeszkadza. Okej, okay. No dobra. No nie ukrywam, dobrze mi. Jezu, co Wow! ja powiedziałam? A masz może lewe? Tak. Nie mam, ale mogę się coś innego. Spoko. Płacisz kartą czy gotówką? Gotówką. Wow. A akceptujesz na przykład hawajską, czy nie? Tak. Bardzo lubię. Zbaczamy A ty? z toru. No tak średnio. No tak średnio, ja uwielbiam. Ja zbiorę. Nie, no co ty, czekaj. Mogłam go skończyć, no ale dobra. Arta KD. To już nie jedź. O! A jakie jest twoje ulubione zwierzę? Leniwiec. Ja w sumie jestem bardzo leniwy. Ale moje Nie wiem, zwierzątko to strasznie. kłoka. Wiesz, co to kłoka? O, wiem, ona tak się uśmiecha Tak, słodko. taki mały kangur. Cudowne, no. Mam nawet na tapecie na telefonie. Ale lubię jeszcze jeże. O!
Spoko, są jeże. Ale ja się zawsze zastanawiam, jak jesz na jakichś obrazkach czy coś, to on ma jabłko takie nabite. Czy on to jabłko je na przykład? Jak tak spadnie z drzewa jabłko na takiego jeża, to ja bardzo często w bajkach widziałem czy coś takiego i się zastanawiam, czy on to je. Kiedyś tak. A lubisz na przykład jeżyki? To ptaki. Ciasteczka. To one są za słodkie. Znaczy dobre są, ale są strasznie słodkie. O cholera, fok tam jest jakby co, tylko tak mówię. A few moments later. Nie mogę, nie mogę. O, fok tam jest jakby co. No przecież mówiłam. No ja potwierdzam. Wychodzi jak słuchasz, no. O, kolejny, kolejny. Musisz zrobić 5000 był jak zawsze FV, ale nie dobre wiem chłopaki jakim. patrzą Obstawiam, na że świat z zakratu dbana i masz mam lodówa. dojazd od Stasi Bozowskiej I da mi 5 słupka. złotych. Dzięki. Bawisz się czy nie? Słucham, już powtórzy, bo akurat nie słyszałem. A, no W sensie widzisz, słyszałem. wychodzi Nie, jak nie, 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 bo słuchasz. akurat donate'a dostałem i nie słyszałem do końca. Było coś o FR i było coś o challenge'u, ale nie dosłyszałem do końca o jakim. Więc Tak. No, jaki to żebyś był? FV-em zrobił 5000, to da mi ktoś suba. Bawisz Ale się czy którym? nie? Ale którym FM? No Że właśnie lodówką? nie wiem, no chyba tak obstawiam. No dobra. Dobra, podejmuję rękawice. Dobrze, wspaniale. Nie wiem, co mam zrobić? No. Ciężko mi doradzić. O! Nie przebiłem. Dobra, zawsze coś. Dobra, mam już 2,5. O, coś ty walnął. Badżera. O kurde, na TVP-ka się wcelowałem. No nie przebiłem. 15 sekund. Ja mogę zagrać ostatnim niestety, bo naprawdę muszę już iść. Dobrze, dobrze. Bardzo cię przepraszam, ale no nie spodziewałem się, że tak spontanicznie chyba spoko wyszło, nie? No, zwłaszcza, że wiesz, nie znamy się i tak fajnie. Tak swobodnie. No. Jest ten klimacik. Dobra, lecę. Dziękuję. Spoko. Okej, okay, link się zreszował. Oj, nie zauważyłem go. Ale go zablokowałaś Czy fajnie. on utknął? Tak. To dobrze. Niestety mi się chyba to nie uda. No, nie wiem. Dobra, wierzę w ciebie. No, wierzę. No. Nie wierzę. Też nie. Dobra, mój czat bardzo często się pyta, czy chciałbyś kiedyś jeszcze ze mną zagrać w przyszłości? Bardzo. Bardzo chętnie, o ile tylko ty chcesz. Jasne, możemy zagrać, wiadomo. Jak coś to w kontakcie. Dobrze. To dzięki wielkie za Pluton. Bardzo dziękuję. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego dla wszystkich samic. Dziękuję. I ja będę lecieć. Trzymaj się. No, papa. Hejka.